Bóg ma swój plan, swoje zamierzenia i te zamierzenia przekazuje w słowie swoim. Człowiek nie może według swojego widzimisię teraz zbawiać się. Ja uważam, że abym był zbawiony, należy, muszę to a to zrobić. Nie jest tak. Musisz poznać wolę Bożą, co Bóg chce od ciebie. Bóg nie jest tylko Zbawicielem, ale i też Panem. On chce panować w twoim życiu. Księga Jeremiasza, 17 rozdział i werset 9. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Natura ludzka jest niesamowicie podstępna. Tak jak szatan jest podstępny, grzeszny, różne triki stosuje, tak i to wszystko zło chce przelać w serce człowieka, chce go upodlić w sposób doskonały. I teraz list do Rzymian. Cała ludzkość pogrążyła się w winie, nieposłuszeństwie, grzechu. Gdziekolwiek pojedziemy, w jakiekolwiek miejsce na ziemi, tam znajdziemy królestwo szatana. Nie ma takiego miejsca jak raj na ziemi. Nie istnieje. Chociaż czasami na folderach turystycznych wydaje nam się, że to jest raj na ziemi, lecz kiedy tam pobędziemy, stwierdzimy, oj, oj, tu też szatan panuje. 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak iż na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Jeden człowiek, Ewa, otworzyła drzwi grzechowi. Otwierając drzwi grzechowi, otworzyła drzwi śmierci. Otworzyła tak zwana, mówi się to, puszka Pandory. W mitologii jest. Wypłynęło wszelkie zło, które jedynie może Bóg zebrać. Może je zniszczyć. I 6:16. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Służymy albo grzechowi, albo sprawiedliwości. Nie ma jakiejś tutaj alternatywy. Nie ma trzeciej drogi. Albo jesteś po stronie Bożej, albo jesteś po stronie szatana. Niektórzy znajdują jakąś trzecią drogę, a ta zazwyczaj trzecia droga jest tą drogą najgorszą. To jest ta zła droga. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, od 14-17. Jezus przyjął ludzką naturę, by wystawiony na takie pokusy jak człowiek i zwyciężył. Jest mowa w tym wersecie o Chrystusie. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i on również miał w nim udział, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo ponieważ ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Boga dla przebłagania za grzechy jego. Chrystus przyszedł na ziemię, aby dokonać zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem i zarazem zmazać nasze grzechy, złożyć swoją ofiarę i dać nam życie wieczne. Dokonał tego między innymi przez życie. Żył tutaj na ziemi 33 lata i pokazał, że można żyć życiem doskonałym. Chrystus twierdził, że idzie książę tego świata, szatan, ale we mnie nic nie ma.
Żydom powiedział wyraźnie: nie możecie mi udowodnić grzechu. Grzechu nie popełniłem żadnego. Chrystus nie popełnił żadnego grzechu i dlatego jest doskonałą ofiarą, przez którą otworzyła się dla nas szansa zbawienia, wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której zaplątaliśmy się, który nie jesteśmy w stanie wyjść. Tylko i wyłącznie istota potężniejsza od szatana, którą jest Bóg, może nas wyciągnąć z tej sytuacji. List do Rzymian, 5 rozdział. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 17-19. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpiło usprawiedliwienia. Jezus odkupił winę Adama. Przez posłuszeństwo Chrystusa, przez Jego doskonałe życie, godne naśladowania. Patrzymy z podziwem na to, co dokonał Chrystus. Pomimo takich trudności z różnych stron, od strony szatana, swojej rodziny, przywódców izraelskich, Rzymian, Chrystus zwyciężył. Powiedział: we mnie nie ma grzechu. Zwyciężył i otworzył i dostępujemy usprawiedliwienia. I trzeci rozdział, 24-25. Bo są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo. My, jako ludzie, nie możemy totalnie nic zrobić w tym dziele usprawiedliwienia. Nic, kompletnie. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jedynie, co możemy zrobić, to przyjąć Chrystusa i żyć jako Jego uczeń. Wytrwać do końca. To jedynie możemy. Ale nie możemy na to sobie zapracować jakimiś pielgrzymkami, modlitwami, czytaniami. Jeżeli my mamy to w głowie, że ja zapracowuję, ja kupuję sobie zbawienie, daję jakimś duchownemu, masz pan tutaj pieniądze, módl się za mnie, a ten jeszcze obiecuje, że za tą modlitwę on będzie zbawiony, no to jest najgorsze kłamstwo. Księga Izajasza, 41, 13. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę, który mówię do Ciebie: nie bój się, ja Cię wspomogę. Jezus pociesza nas, Bóg pociesza nas, że pomoże nam, wspomoże. Ale my z naszej strony też pewien wysiłek musimy dokonać. Kto ma uszy, niech słucha. Zastanów się, człowieku, nad tym wszystkim. Czytaj Słowo Boże, módl się, proś o oświecenie. I Pan Bóg ci powie, co masz robić. Jest to wszystko zapisane w Słowie Bożym. W księdze Ezechiela już czytaliśmy, że szatan ostatecznie zostanie zniszczony. Księga Ezechiela, 28 rozdział. Pięknie to jest opisane w ostatnich rozdziałach
Apokalipsy. Ezechiel też podaje to. 28 rozdział, 17 i 18. A serce Twoje wyniosłe z powodu Twojej piękności, zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świętości, zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrawali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwości swojem handlu. Dlatego wywiodę z Ciebie ogień, który Cię strawił. Obrócę Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. I ostatni rozdział Pisma Świętego, Apokalipsa, 21 rozdział, pierwszy wiersz. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już nieba. Wszystko przeminęło. I teraz na nowo Bóg czyni nowe niebiosa i nową ziemię i mówi, to jest bardzo dobre. Bóg zaprowadza nowy porządek. Ziemia się odradza, przemija zło. Jest wszystko, wraca na dobrą drogę. I teraz, szanowny słuchaczu, zastanów się nad swoim życiem. Życie przemija i przychodzi moment zastanowienia się nad swoim losem, przyszłością. Gdzie chcesz spędzić wieczność? Czy chcesz spędzić wieczność przy Bogu, na nowej ziemi, nowej niebiosach? A może ciebie to nie interesuje? A może toczysz wojnę z Bogiem? Może jesteś po stronie zła? Lecz Bóg chce oczyścić świat ze zła i wprowadzić dobro i harmonię. Dziękujemy Bogu za to wszystko, cokolwiek czyni dla nas. I łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. Niech wam Pan Bóg, Jezus Chrystus, błogosławi. I te słowa, aby mocno ugruntowały się w waszych sercach. Amen.